Wszyscy drony winni. Pewnie pamiętajcie tą sytuację, kiedy ten tutaj rudy terrorysta, którego teraz widzicie na ekranie, ten kociak, z którym mieszkam, pogryzł mi kable od ładowarek. No i pewnie też pamiętacie, jaka kara go za to spotkała. I mam z nim taki problem, no bo 3 tygodnie temu przegryzł mi jedną z dwóch ładowarek. Widzicie ją tutaj. Tutaj jest wtyczka, tutaj jest przerwana, odgryziona końcówka, która wygląda tak. No to ta sytuacja się przydarzyła gdzieś parę miesięcy temu i miałem nadzieję, że już nie będzie mi tych kabli gryzł, no bo na jakiś czas przestał. No ale ostatnio dostałem od widza w prezencie Euro Truck Simulator. No i chciałem sobie w tą grę pograć na moim padzie. A że go dawno nie używałem, no to wyciągnąłem go z szuflady. Wyciągnąłem ten pad. No i okazało się, że kabel jest przegryziony. Proszę. Chyba to dobrze widać na ekranie. Rudy, powiedz mi, co to jest. Co to jest, się pytam, widzisz? Co to jest? To tyczy szczury zrobiły. Mi się wydaje, że to ten kot zrobił. No jest głównym podejrzanym przez te ładowarki. No ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Już go karmię, no. Ma mały skasy, ma KitKaty, nie wiadomo co jeszcze. Na chudego też nie wygląda. Rudy, czemu mi kable gryziesz? Powiedz. Co ja ci zrobiłem? Chcesz do szafy wejść? To wywołaj do szafy. Tylko szybciej, pośpiesz się. Dobra. I siedź tam. Już cię nie wypuszczę. No i co ja mam teraz zrobić? No dobrze, że to jest akurat podrobiony pad z QR-a. On jest warty tylko 50 zł. Ale tak czy inaczej jest to 50 zł w plecy. Śpisz tam teraz? W ogóle jaki mam tu syf w szafie, gdzieś tam śpi. A siedź sobie tam, tu jeszcze mnie możecie zobaczyć w lustrze. O, co z tym rudym terrorystą zrobić? O, w ogóle jaki tu mam bałagan w pokoju. Teraz tutaj odcinek się renderuje z Euro Truck Simulator właśnie, który zaraz wrzucę na kanał. Dobra, pomyślmy, co znowu rudemu zrobimy za karę. Piszcie w komentarzach.